Cześć Hanson, co tam? Słuchaj, Arlenson, ja nie wiem, jak ja mam ci to powiedzieć, ale muszę być szczera. Chodzę do dentysty. Co? Ty? Żartujesz? No właśnie, wstydzę się. Nie wiem, jak się przyznać rodzinie i znajomym. Chyba po prostu napiszę to na Facebooku, żeby mieć z głowy. Marcin, widziałeś? Hania chodzi do dentysty. O, przecież ona nie ma problemu z zębami. Nie no, przecież byśmy wcześniej wyczuli. Boże, teraz wszyscy będą mi patrzeć na zęby. Hania, przesadzasz. Za dużo o tym myślisz. No, poboli i przestanie. Też tak kiedyś miałam. Cześć Hania, słuchaj, jeżeli chodzisz do tego dentysty, to okej, chodź sobie, ale może nie opowiadaj tego wszystkim, bo... Wiesz, że to są ludzie, wiesz, co oni sobie pomyślą i co powiedzą. No rozumiem, że bolą cię zęby, ale żeby od razu iść do dentysty? Naprawdę? Ona? U dentysty? W życiu bym nie powiedziała, że coś ma nie tak. Z zębami. Dziwne. Bardzo dziwna sprawa.